Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w nowym poradniku, kompletnie nowej serii, na której się skupimy. Jest to seria, w której będę przedstawiał wam informacje na temat podczas gry właśnie na danej mapie, na danej pozycji, jak się zachowywać, w jakich scenariuszach właśnie się zachowywać, jak się przystosować do nich i tak sobie tą serię będziemy po prostu z każdym kolejnym poradnikiem na tym kanale przychodzić do kolejnych map i właśnie będę wam to wszystko przedstawiał i będziemy się razem uczyć nowych też zagrań, tak? Które będę chciał wam przedstawić i które może wam się przydadzą podczas waszych meczy. Ale dzisiaj zaczniemy sobie właśnie od mapy The Inferno po stronie CT i tutaj będziemy przechodzić po kolei do poszczególnych miejsc na mapie, z których będziecie dany BS bronić, tak? I w jakich sytuacjach na przykład należy się zachować, gdy przeciwnik zrobi jakiś zwrot akcji w danym momencie. No i na razie zaczniemy sobie po stronie CT, na części mapy The Inferno na długiej. I tutaj właśnie jak widzicie, jak zaczyna się runda, to co należy kupować podczas grania na przykład na shorcie bądź na długiej, tak? I podczas grania na długiej to możecie sobie kupić, oczywiście ja tu mam M4A1S, ponieważ bardzo mi się dobrze z niej gra nawet na bliskich odległościach, chociaż czasami mi się zdarza nie trafić przeciwnika w głowę idealnie, żeby po prostu go zdjąć dwoma strzałami, tak? Więc tutaj jeśli chodzi o bardziej defensywne zagrania, to jednak tą M-kę, którą trzymam w dłoni, to wam polecam jak najbardziej, jeśli gracie właśnie pasywnie, a nie agresywnie. I tutaj właśnie ja wam powiem, czemu ja wybrałem tą M-kę do nawet bliższych takich odległości, tak? Ponieważ ja gram w innym stylu, mniej agresywnym niż zazwyczaj, ponieważ ta MK właśnie preferuje to, że im dalej jesteśmy na jakiejś pozycji, na przykład na długiej, tak, że na przykład kryjemy tutaj daną pozycję na długiej, to jak widzicie na średniej odległości ona jest bardzo dobra, ponieważ cenność jest tej MK-ki lepsza niż przy M4A4, która jest to z kolei MK-ką, którą preferuje się na bardziej bliskie odległości, typu na przykład też short, tak? Tutaj też boiler. Tutaj sobie możemy łatwiej sobie poradzić, grając właśnie taką MK-ką bez tłumika. Ale że ja, jak gram na meczach na Inferno, to preferuję właśnie swoją MK, ponieważ gram zazwyczaj na pozycji typu długa, tak, na A, bądź właśnie pit. I tą MK wam też polecam używać, ponieważ jest ona bardziej preferowaną bronią do takich właśnie, do takiego stylu grania, tak, do takiego właśnie wychylania szybkiego oddania serii strzałów w głowę, tak. I oczywiście też jest dobrą M-ką, jeśli chcemy też odbijać się bombsite B, tak? Gdy na przykład gramy na bombsite A, to też możemy sobie tutaj z takiej odległości poskanować. Jak widzicie, jest to bardzo cenna też M-ka na tą odległość dużą, tak? Czyli na przykład jak sobie skanujemy, nawet jak oglądaliście, o ile oglądaliście właśnie mój frag movie, to też mogliście zobaczyć, że skanowałem właśnie spray full auto, właśnie sprayem w okolice tutaj smoka, który by na przykład i mi się czasami trafiało ustrzelić jednego bądź dwóch też przeciwników. Tak samo mi się udało też w jednym fragmencie takiej akcji podobnej też, że miałem MK bez tłumika, tak? Mi się jakimś tam cudem fartem w sumie, bo fartem udało mi się wyciągnąć dwóch przeciwników strzałami w głowę, tak? Sprayem takim w głowę. Więc tutaj ja polecam bardziej tą MK, ponieważ ja mam taki styl grania, tak, że bardziej na dalekie odległości mi bardziej to pasuje. No i tak, jeśli chodzi właśnie, już przechodzimy do tej myśli, co ja miałem w głowie i którą wam przedstawiam, to jeśli chodzi o odbijanie właśnie też BSAB, tak, od strony CT, to ta MK równie się sprawdzi w każdej sytuacji, nawet to na bliskie odległości, gdy wam jakiś przeciwnik wychyli, to też równie dobrze możemy sobie taką bronią poradzić na takie starcia bliższe. No i tak, jeśli chodzi o bombsite B, tak, to też właśnie preferuję tą MK, ponieważ głównie gram na pozycji tutaj szpuli, ponieważ też jest to dosyć spora odległość od banana, tak, od końca banana.
To naprawdę też daje radę, żeby wciągnąć tego przeciwnika dwoma strzałami w głowę, bądź na przykład głową, w głowę strzałem i w klatkę piersiową, tak? No i jeśli chodzi o Bonsight B, też jak chcecie grać bardziej agresywnie i będziecie grać przeważnie agresywnie, to sobie wymieńcie na M4A4, tak? Żeby na przykład sobie podkrucić banana, gdybyście chcieli na przykład sobie zasmogować banana, tak? To tutaj skrócić, zamknąć go i grać sobie na bliższe kontakty, tak? Skrócić sobie już totalnie banana i grać na przykład z tej pozycji z M4A4, tak? Też jest M4A4 dobra na średniej odległości, więc sobie spokojnie będziecie mogli taką M-ką poradzić. No i ale jeśli już przechodząc do meritum tego poradnika, to zacznijmy sobie po stronie właśnie antyterrorystów od BSAA i właśnie od części mapy od długiej, tak? I tutaj jak należy się zachowywać podczas takiej rundy, to jak zaczyna się runda, to najlepiej kupić sobie właśnie, co sobie kupić, tak? Podczas grania na pozycji długiej, to właśnie kupujecie sobie M-kę, tak? Czy to M41S, czy to M44, to w zależności od tego stylu grania, jaki właśnie wam mówiłem, czy to agresywnie bardziej się ustawiacie pod długo, czy bardziej gracie pasywnie, tak? I właśnie tu wam przedstawię z pozycji mojej, tak? Z mojego punktu widzenia, pod mój styl, jak ja gram, jak ja się ustawiam i jak fraguję. No i tak, kupuję oczywiście M41S, do tego na przykład jakiś pistolecik, gdy mam zapas gotówki, jest to bardziej taka drugorzędna opcja, jeśli chodzi o pistolety, to kupuję zazwyczaj petkę, tak, czyli P250 za $300, nie jest to zbytnio duża cena, jak i jest to naprawdę tani pistolet i który się sprawdza naprawdę przy zwartym starciu z bliższej odległości, tak. Przy dalszej odległości jest to trochę problematyczny pistolet, ponieważ nie zawsze ten pierwszy strzał, ta dokładność pierwszego strzału nie jest idealna, jeśli się strzelamy nawet ze średniej odległości, tak. Przy długiej to już w ogóle zapomnijcie, możecie się po prostu przeżegnać i po prostu oczekiwać cudu, że akurat traficie, tak, strzałem w głowę z takiej dużej odległości. Ale też dobrą opcją jest, żeby sobie kupić jeszcze lepszy pistolet, to właśnie 5.7. Czemu nie CZ-ka, powiecie? No CZ-ka jest tutaj gorszym wyborem, ponieważ jest to bardzo randomowy spray przy niej. Nie jest to taki dokładny spray jak w 5.7, że tapujecie i już wiecie, gdzie te kule polecą. Przy CZ-ce to automatyczny tryb strzelania nie pomaga zbytnio, ponieważ te 12 kul to też może nie wystarczyć przy pojedynkowaniu się z przeciwnikiem, który jest na blisko. Ale właśnie 5.7 na pewno jest lepszą opcją według mnie, tak? Według was może być CZ-ka, jeśli ktoś dobrze strzela CZ-ko, to może sobie kupić właśnie CZ-kę. Ale ja tutaj preferuję bardziej 5.7, ponieważ ma więcej kul, tak? Więc z większą ilością przeciwników można się postrzelać na pistolecie, jeśli wyciągacie na przykład pistolet, tak? Gdy się wam ammo skończy w M4. Więc 5.7 jest to naprawdę dobry zastępca za karabin, tak, za M41S. No i tutaj właśnie możecie też dokupić sobie Deagla, którego tutaj na tym przykładzie kupiłem. I Deagle też jest bardzo fajną opcją, ponieważ jak traficie paroma strzałami przy końcówce waszej amunicji w magazynku, szybko wyciągacie Deagla i tak jednym strzałem, na przykład jak już trafiliście tymi resztkami kul w magazynku z M41S, to jednym strzałem możecie spokojnie sobie wychylić, dobić tak przeciwnika i już macie na przykład killa z Deagla, a nie Semki, nie? To jest też bardzo fajna sprawa. No i tak, co kupować dalej, tak? Jeśli chodzi o granaty, to jeśli chodzi o granaty, to kupujecie standardowo smoka, tak, jakiś flash i może to być też palak, i jeśli was nie stać na dodatkowego jeszcze nade'a na czwartego, czyli granat zaczepny, więc tutaj spokojnie, jeśli nie macie pieniędzy, to kupujecie to, co możliwe jest do zakupienia. Czyli na przykład na razie nie kupujecie pistoletów, tylko skupiacie się na nade'ach, a potem jak już wam zostanie trochę gotówki, to możecie zakupić jakiś dodatkowy pistolet, tak? Ale tutaj jeśli chodzi o pistolet, to nie musicie go zakupować. Zakupić po prostu, nie musicie go kupować, no po prostu, mój język trochę się plącze dzisiaj. Ale dobra, jeśli chodzi o granaty, to już jak wspomniałem, to najpierw granaty kupujecie najważniejsze smoke, flash, to są dwa podstawowe granaty, które powinniście zakupować, kupować, dobra, zostańmy przy tym słowie, kupować podczas początku gry, tak, początku fazy gry, gdy to właśnie przykrywacie daną pozycję na mapie i
Na tym przykładzie jest to pozycja na midzie, tak? Ze strony długiej, jak kryjecie. To kupujecie po prostu smoka, flesza, jest to standard, są to standardowe granaty i dodatkowo wtedy palaka i na końcu zawsze najda. Czemu na końcu zawsze najda? Ponieważ chcecie jak najdłużej utrzymać kontrolę nad wejściem przeciwników w waszą stronę, tak? Czyli na wasz bombsite. I tutaj właśnie kupujecie ten smoke, flash, do tego właśnie granat zapadający i na końcu nade, bądź też możecie odwrotnie to zrobić, tak? To już w sumie jak wolicie, tak? Gdy gracie bardziej pasywnie, to właśnie te granaty, które wymieniłem, czyli smoke, flash i granat zapalający. A jeśli bardziej troszkę chcecie to zbalansować, czyli że pasywno-agresywnie, to kupujecie właśnie standardowo smoke, flash i do tego nade, tak? Ale jak macie naprawdę sporo gotówki, to kupujecie właśnie flasha, smoke'a, możecie też zagrać w wariant na dwóch flashach, tak? Czyli smoke, dwa flasha i do tego palak bez nade'a. Czyli żeby już totalnie opóźnić wejście przeciwników. Więc tutaj sobie możecie tak zróżnicować, tak? Zbalansować dany styl gry. No ale ja się skupię na tym, co ja kupuję podczas meczu, gdy gram na Inferno na długiej, to kupuję zazwyczaj właśnie smoka, dwa flesze i palaka, bądź smoka, flesza, palaka i do tego nade'a, tak? Gdy chcę się bardziej ustawić agresywnie, gdy chcę obić trochę przeciwnika, żeby na przykład mój kompan z drużyny ich postanowił zdjąć, tak? Bardziej gram wtedy teamplayowo. I też pod siebie. No i dobra, na razie z tytułem wstępu zakończmy to. I teraz przejdźmy sobie do samej pozycji, tak, na długiej. I tutaj jak należy grać, to już od was zależy mniej więcej, ale ja preferuję właśnie, jak na przykład gram na długiej i jest runda pistoletowa, to kupuję oczywiście Kevlar, tak, i do tego Decoy, który za 50 dolarów, które mi jeszcze starczają na zakup takiego granatu. I co ja robię w tym momencie? W tym momencie daję szybkie info moim kompanom z drużyny, w którą stronę po prostu zraszowali daną pozycję mapy. Czy to będzie właśnie, jak nikogo nie zauważy na rampie, to wtedy się domyślę, że albo będą wszyscy na bananie, tak? Będzie rush szybki bananem i wtedy też nasz kompan z drużyny może szybko to potwierdzić, ponieważ na przykład rzucą jakiegoś flesza, tak? Czy tam decoya na szybko. To jest wtedy równoznaczne z tym, że będą raszować na szybko bananę, tak? Przeciwnicy w piątkę. I w tym momencie wtedy już my możemy sobie cofnąć na retake'a side'u B, tak? Żeby pomóc naszym kompanom na B. Bądź po prostu jak nie, dostaniemy info też od naszych kompanów, że na bananie jest czysto, nic nie rzucają, to równoznaczne będzie z tym, że będą grać taktykę, która jest typowa w sumie na matchmakingach. Od głównej mierze większości graczy, czyli że na przykład będą chcieli sobie zagrać wariant drugi mid, tak, mid to be, tak, czyli że na przykład biegniecie sobie tutaj second mid to be, czyli second mid, czyli drugim midem na środek, tak, żeby troszkę postrzelać i szybko się cofnąć na banana, tak, i to będzie równoznaczne z tym, że będzie to właśnie wjazd albo na banana opóźniony, bądź też właśnie upsami. Tutaj mogą też zaskoczyć nas rywale, że będą wchodzić sobie upsami, tak? Czyli że wejdą nam na przykład z boilera, bądź też upsami się wyleją, tak? Z balkonu. No i tutaj będziemy musieli też koordynować sytuację z naszymi kompanami, który na przykład jest na shorcie i nasłuchuje, czy są w upsach, tak? I szybko biegają na boiler bądź też na balkon. I tutaj będziemy mogli sobie szybko, łatwo skoordynować obronę właśnie z naszymi dwoma kompanami, którzy powinni grać na A, czyli trzech powinno grać na A, dwóch na B. Czyli to jest typowy standard w sumie ustawienia w CT. No i tutaj właśnie w pistoletówce zawsze robię tak, że rzucam decoya, tak, żeby na przykład jak przeciwnik będzie chciał wychylić midem, tak, czy na rampie, to żeby na przykład pomyśleć, że to jest flash i on się wtedy usunie, a my w tym czasie w biegu będziemy mogli zobaczyć, czy on na przykład tam stoi i na przykład daje info, tak, swoim kompanom, czyli ten przeciwnik daje info swoim kompanom, czy na przykład ktoś jest na midzie, tak. I my możemy wtedy w ten sposób otrzymać info, czy na przykład, ok, jeden jest na midzie, to znaczy, że raczej jeden zostaje tutaj, żeby pokryć swoim, tak,
kompanów z drużyny, czyli w przeciwnej drużynie już teraz mówię, którzy biegną na banana, to jeden z zazwyczaj zostaje na rotacji, tak? Czyli na przykład jak my byśmy chcieli skrócić mida i po prostu zrobić plecy przeciwnikom z banana, tak? To jeden tutaj na przykład lurk stoi, tak? I daje info i patrzy, czy ktoś tutaj nie skraca mida. I my w tym momencie dajemy szybkie info, że jest na pewno rush bananem, ponieważ rzadko jest tak, że jeden stoi tutaj sobie na rampie, a reszta sobie biegnie drugim środkiem. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale to jest rzadkość. Chociaż może też być taka sytuacja, że my możemy dać szybkie info, że dobra, wchodzę drugim środkiem, tak, apsami, a nasi kompani wtedy będą skracać banana. To rzadko się zdarza, że ktoś tu stoi, ale może taka sytuacja być, że tutaj może być lurk, tak, i kampić na tych, którzy będą skracać, nasi kompani będą skracać banana, tak, i tutaj będzie ich po prostu robił na plecach, na nich headshoty. No i dobra, jeśli chodzi o to, to właśnie o ten wstęp, o tą pistoletówkę, to właśnie tutaj najlepiej się najlepiej się skomunikować ze swoim teammate'em, tak, czy to nawet randomami, którzy używają po prostu mózgu i dają informacje, tak, czyli też grają teamplayowo, drużynowo. No i tutaj właśnie, jak mówiłem, rzucamy ten diko, tak, żeby się tak odbił lekko od górki. Znaczy źle rzuciłem trochę. A czemu mi granaty znikają? Już mam... Dziwne. Czekajcie chwilkę. Dobra, to już w sumie zrobimy w ten sposób, że... Dobra, Kevlar mamy. To kupię decoya, tak? Żeby to już w pełni zobrazować, tak? No nie wiem, czemu... Czekajcie. Free... Nie, jak to się kupowało? MP... Nie, Limit Teams. Jak to było? Dobra, w każdym bądź razie. Zostawcie tego decoya tak, jak wam pokazałem. Czyli od tej górki w biegu. Czyli biegacie, 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 biegacie. I w biegu już rzucacie. Tak, ustawiacie was celownik, haczycie na tą górkę. Wtedy on się odbija. I ląduje tu, tak? I wtedy... No tu gdzieś bardziej, nie? I wtedy ten przycisk, który tam się na przykład... będzie mógł znajdować, to on zobaczy, że tu coś leci na niego, nie? I może to być właśnie flash. Wtedy on się schowa na przykład na chwilę, a my będziemy mogli tu stanąć chwilę, zobaczyć, czy ktoś się wychyla z rampy. Jak nie, to wtedy znaczy, że jest właśnie rush B, tak? Albo właśnie apsami, i to musimy skoordynować z naszymi kolesiami z drużyny, którzy też dadzą nam info, że tak jest rush B, nie? Albo tak są idą apsami, nie? Czy tam biegną. No i właśnie w tym momencie się ustawiacie na długiej, albo właśnie biegniecie już w stronę, albo tak już jak przybiegniecie, to możecie się ustawić właśnie grając na krótko, shorta, tak? A wasz teammate na przykład wtedy zagra sobie albo biegnie do boilera, albo zagra sobie po prostu patrząc już z BS-a, tak? Albo po prostu zrobicie taką wymiankę, że on idzie do tyłu, tak, na długo, a wy zostajecie na szorcie. Więc to jest trochę z pistoletówce różnie, jeśli chodzi o scenariusze rozgrywania. Więc tutaj bardziej albo stoicie na szorcie, tak, albo możecie szybko się cofnąć do BS-a też, żeby pomóc tym swojemu koledze, który jest w picie, tak, patrząc na przykład apsy. Bądź też shorta, tak, jak już będą wybiegać, to już będziecie mogli tak sobie pestkować. Bądź też możecie sobie wyjść na graveyard, tak, na cmentarz, i wtedy z cmentarza się ukryć i pomóc wtedy, grając właśnie już obronę BS-a. No i jeśli chodzi o pistoletówkę, to było na tyle. I teraz właśnie konkretną rundę na mapie The Inferno po stronie antyterrorystów, jeśli chodzi o granie full, bądź też właśnie tutaj jakaś druga runda jest, gdy wygracie na przykład, tak, rundę pistoletową, to gracie sobie FAMASa bądź jakiegoś PMMa. Tutaj bardziej wam polecam grać PMMa, ponieważ będą wam wyskakiwać na przykład na długo, to żebyście mieli siłę ognia, tak, szybkostrzelność też, żeby była razem z tym połączona.
ponieważ jakbyście kupili Famasa, to też 30 obrażeń możecie zabierać, a tutaj obrażenia z MP9 to 26, tak? I tutaj MP9 też jest, da sobie radę na, nawet na bliższe, nawet lepiej niż Famas na bliższe odległości, więc tutaj możecie albo Famas, albo MP9, wam polecam kupować, bądź jakiś PM, który sobie włóczyliście się strzelając z niego i na pewno wam to da dużo przewagi, tak? Jeśli się specjalizujecie w jakiejś broni. No i tak, kupować co należy to oczywiście Kevlar, tak? Całe usprzętowanie, oczywiście zestaw do rozbrojenia i tutaj granaty, tak? Które już wspomniałem, granat dymny, flash, palak, tak? Jak już macie jeszcze dodatkowo pieniądze, to jakiś nade, tak? Ja kupię wszystkie na razie, żeby wam przedstawić, o co mi chodzi. Granie po stronie na długiej, tak? Po stronie CT. To właśnie zaczynacie najpierw sobie albo... Jak chcecie zagrać się coś z teammate'em, to możecie rzucić sobie takiego flasha, tak, który się odbija od daszku i leci na drugą stronę i oślepia tych przeciwników, którzy na przykład tutaj wyjdą, nie? Jak oślepią się, to na pewno będą chcieli zniknąć z waszych oczu, a wy w tym momencie rzucacie w biegu nade'a, tak, który na pewno na przykład osłabia jakiegoś innego gracza bądź paru. No i wtedy się cofacie, tak? I wtedy w tym momencie, jak macie drugiego na przykład flasha, to możecie już grać na opóźnienie przeciwnika, czyli że nie, rzuca coś, nie rzucacie smoka. Na przykład jak macie dużego kompana w drużynie, który używa głowy i daje infa, to na przykład możecie poprosić, żeby on pierwszy zasmokował, tak? I wtedy wy będziecie, jak już na przykład smok zniknie, to dorzucać tylko na przykład tego flasha w biegu, ten po prostu klikając lewym przyciskiem myszy, tak? Przytrzymując go. Tego flasha i po prostu co na przykład pod daszkiem, tak, tutaj na wysokości tego celownika, cofając się lekko, dwa kroki w tył i wtedy rzucając go i wtedy on się podkręca i na przykład możecie rzucić tak, żeby on wybuchł w powietrzu, tak, nie odbijając się tutaj od ziemi. I wtedy on wybucha idealnie tutaj na rampę, jak ktoś by patrzył, więc tutaj też by mógł zostać oślepiony, ale głównie chodzi o to, że przeciwników, którzy znajdują się właśnie na tych pozycjach z tej strony, którzy czekają, na przykład, żeby sobie wychylić, tak? czy na nas czekają, wtedy po prostu chodzi o to, żeby ich opóźnić na 5 sekund, tak? Jak już dostaną tego flasha i wtedy na przykład sobie dorzucać tego palaka, tak? Opóźniającego. I wtedy to już jest kolejne parę sekund. Chyba jest to 10 sekund, o ile się nie mylę. Chyba tak. I wtedy do tego sobie dorzucić smoka, tak? I w tym momencie też na przykład może się to zdublować, korzystając z kolesia, który też będzie rzucał flasze na opóźnienie wejścia i w tym momencie będzie już coraz mniej czasu dla przeciwników, którzy chcieliby na przykład zrobić rotację, tak? Będą musieli wtedy szybko zrotować i wtedy my tym samym jak będziemy nasłuchiwać i będziemy wiedzieć, że się cofają na banana, to tym samym momencie my się rotujemy, żeby właśnie pomóc naszym kolanom z drużyny bronić tego wejścia na B, tak? Bądź też na A, gdy będą chcieli się zdecydować wejść na A, na nasz BS. No i to było na tyle słowem wstępu w pierwszej części fazy rundy, tak? Czyli zrzucamy te wszystkie nade'y i w tym momencie sobie po prostu kryjemy naszą długą z tej pozycji i możemy właśnie grać albo pasywniej bardziej, albo właśnie bardziej agresywnie, czyli się wcelowując tutaj i właśnie ściągając pierwszego przeciwnika i wtedy się już cofając, tak? Ponieważ czemu nie strzelamy się dalej z przeciwnikami, którzy będą wychodzić? Ponieważ będą chcieli szybko nas zrefragować, tak? Czyli, że doprowadzić do sytuacji, w której to my oddamy przeciwnikowi też fraga za ich stratę, tak? Czyli, że tutaj zdejmujecie pierwszego przeciwnika już szybko i wtedy się cofacie i możecie właśnie kryć albo z connecta dalej, tutaj właśnie przeładowując. Chodzi o to, że robicie w takim trybie, że trafiacie pierwszego, cofacie się, ładujecie i możecie na przykład jak już nasłuchujecie, że już się do was zbliżają, tak, rozumieją wam długo, to możecie się cofnąć, tak, i na przykład zagrać albo bardziej głębiej do tyłu, albo bardziej tutaj już się strzelając bardziej agresywnie, ale ja wam polecam bardziej się cofnąć do tyłu, tak, i na przykład zajmować po kolei przeciwników z connecta, czyli zajmujecie z connecta, możecie się cofnąć wtedy, tak. I tutaj na przykład patrząc, czy biegną, jak nie biegną, nasłuchujecie, czy tutaj na przykład długo wam nie wbiegają. I możecie wtedy znowu zaskakiwać przeciwników właśnie strzelając z biblioteki. Bądź możecie zastosować też inny wariant,
wariant bardziej właśnie kryjący tą część mapy, czyli długą totalnie już. Czyli nie gracie tak bardziej na wymijankę, na fragowanie, tylko bardziej na właśnie na wychylanie takie schodkowe, tylko bardziej takie, że zdejmujecie pierwszego przeciwnika, tak? Potem szybko cofacie, możecie też właśnie nade'a użyć, którego macie na przykład. I wtedy rzucacie, jakby to się zbliżać, tak? To rzucacie szybko w biegu do tyłu. Znaczy jak biegniecie do tyłu, odbezpieczacie granat szybko i rzucacie go właśnie celując w dół z tej strony, ponieważ jeśli się cofacie w lewą stronę, to wasz granat musi polecieć w prawą stronę, tak? Czyli w biegu wtedy to wygląda tak, że rzucacie ten granat, on tu wybucha, może też obić parę przeciwników. Wy się cofacie totalnie już ładując i się wychylacie na następnych, którzy na przykład będą tutaj wam biegać, tak? Jeśli nie, to będzie to short. I wtedy to się ustawiacie i możecie z tej strony właśnie kryć shorta wraz z waszym kolesiem, który jest na przykład w lesie albo w picie, tak? W tym momencie możecie też pomóc mu, jeśli biegałem balkonem, to też tak samo. Po prostu uniwersalność pozycji, tak? Czyli że tu gracie bardziej agresywnie, czyli sobie zdejmujecie pierwszego przeciwnika, bądź na przykład sobie wychylacie na info, tak? Że dajecie info, czy wychylają, czy nie. Jak wychylą, to na przykład rzucacie nade'a i gracie bardziej pasywnie, tak? Czyli że czekacie już tutaj w tym momencie i czekacie na przykład na rotację waszego kolesia z B, jeśli jest to na 100% bombsite atakowany A. No i tutaj wtedy oddajecie kontrolę długiej waszemu teammate'owi, a wy się zajmujecie już na przykład wbiegając do BS-a, tak, i trzymając się już tutaj w BS-ie na shorcie, bądź na przykład patrząc gdzieś tam z daleka, tak, się ukrywając, żeby na przykład ci, co wlatują balkonem, to wyskoczyli, i wtedy wy wspomagacie swojemu teammate'owi, który jest w picie, bądź po prostu strzelacie się już na grubo na shortem, tak. Z przeciwnikiem, który wychyla z shorta. No i to było na tyle, jeśli chodzi o takie granie czysto na długiej po stronie antyterrorystów. I myślę, że to będzie w tym poradniku granie na tej pozycji, na tej mapie. To tyle, bo to już dużo naprawdę tutaj czasu zająłem wam. Jest to pół godziny poradnika, więc w następnym poradniku na pewno przyjrzymy się innej właśnie na innej pozycji z innym zestawem broni, z innym zestawem granatów, tak, z inną kombinacją i z innym też scenariuszem na rozgrywanie rundy. No i to było na tyle, ja się z wami żegnam. Dajcie znać w komentarzach, czy taka nowa seria wam się podoba, czy byście chcieli więcej właśnie takich poradników stricte właśnie z Game Sense'a, czyli z gameplayu, tak, z rozgrywaniu danej rundy na danej mapie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się z wami żegnam i lajkujcie, jeśli wam się spodobało, to też da mi na pewno znak, czy byście chcieli więcej takich poradników. I oczywiście też zostawcie ten dzwoneczek, ponieważ nie wiem, czy moje poradniki są pomijane przez was, czy jednak nie docierają, tak? Ponieważ YouTube ogranicza mi zasięgi. Więc tutaj naprawdę dzwoneczek może w tym segmencie pomóc. Więc no, się z wami żegnam, miłego dnia wam życzę i do zobaczenia w następnych poradnikach. Cześć!